Cześć czatownicy, słychać mnie, widać mnie. Jesteście, żyjecie i tak dalej. O, jakie straszne. Co za straszności mi pokazują. Lećmy z tym koksem w takim razie. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, jak wspominałem zaraz przed streamem na naszej grupie facebookowej, może się tak dzisiaj zdarzyć, że będę musiał przerwać transmisję. Dida jest niestety chora. Jest z nią coraz gorzej. Na razie sobie leży i odpoczywa i wszystko wydaje się być w porządku, ale no prognozy nie są zbyt dobre, szczerze mówiąc. I może się wydarzyć tak, że będę musiał przerwać streama w trakcie. No ale póki sobie leży i odpoczywa, niech sobie leży i odpoczywa. Możecie zmówić za Dida z 5, Dida z Gods i... Może jej to coś pomoże. No ale no co, taki rok mamy niestety i prawda jest taka, że Dida już swoje lata ma. Dobra. Gdzie my tu byliśmy? Odblokowały się następne rzeczy tutaj z tego co widziałem, no ale głupio by było iść gdzieś dalej, skoro jeszcze tutaj mamy niedokończony biznes na samym początku gry. Ścieżka Pana. Byliśmy w tych bramach i w sumie jeszcze nawet nie przeszedłem dalej, więc... Na dzień dobry rzućmy okiem, co się znajduje za pierwszym bossem. Dida Boża, tu jest wyjście. Jezu, jaka gra jest ładna. Mogę się nadziwić. Cześć Mark, dzięki za 10 miesięcy. Bardzo mi miło. Co z Didą? Chora, niestety. Jest w, nie ukrywam, w bardzo złym stanie. Czas na uciekanie, okej. Okay. Nie je praktycznie nic. Od rana. Nie chce brać leków. Siedzi w kącie. Jeszcze do wczoraj wyglądało na to, że jej te leki dobrze pomagają, że jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej, a niestety no... Nie radzi sobie biedna Dida. Czy ja tu mogę tak w ogóle jak w Soulsach wrócić do tego miejsca i zregenerować zdrowie? Czy tu też tak działa? Jakbym się tu tepnął, to co, będę zdrowy znowu? No bo teraz odzyskałem życie i... O, tak, okej, okay, to... To spoko. Im dalej, tym ciężej, w sensie świat 1-2 trudniejszy niż 2-1. Najwyżej przejdę się dalej. Na co Diduś choruje? Diduś dostał infekcji, jest na antybiotykach. I... I w sumie tyle. Na czym ty żyjesz? PS4 spada za 300 zł. Jestem święcie przekonany, że to HDMI. Cześć Peter, dzięki za 10 miesięcy. Czy jeżeli myślisz, że to HDMI i wiesz jak to naprawić, no to spoko deal. Ja mam PS4... Nie, to w Xboxie mi to zły czas dla posiłek. Na Xboxie mi padło HDMI i go nie naprawiłem. To jest takie pytanko moje, znaczy do siebie samego, nie pytam was, bo nie chcę spoilerów, ale na ile powinno mi zależeć na tym, żeby nie umrzeć?
Mówiłem, będę miał mniej hapeków i tak dalej, ale... Ciekawe, czy to jeszcze na coś ma wpływ jakikolwiek, czy to jest... A mogę się... Nie mogę się przekulać. No jakie ci mam zrobić krzywdy, jak nie mogę się nawet przekulać. Nie chcę na niego zużywać ognia, więc nie wiem, po prostu go tak zcizuję trochę. Dobra. Zacznijmy. Nóż do rzucania 10. Skarb? Niestety nie. Boże, nie wiem, że tu też są jakieś fałszywe ściany, jak w Soulsach. A, mogłem po prostu tędy tu wejść. No dobrze. W sumie tak, co to jest odłamek klińca? Zobaczmy, co ja mam za przedmioty w ogóle. Transportuję cię z powrotem do spójni. Przydatne może potencjalnie. Ale nie chcę tego raczej na razie na skrócie. Może kiedyś. Już tak kiedy... W której grze ja tak robiłem, że uciekałem z... to fajne. Trawa księżyca w pełni. Że uciekałem z tego... Z walki. Z bossem bodajże. Tak, gram na PS5. Ta gra niestety, a może stety, nie wyszła na nic innego. Dostępna wyłącznie na PlayStation 5. Tu jest jakieś zejście. Tu jest jakiś dziedziniec. Gdzie ja chcę najpierw pójść? A, tutaj i tak nie przejdę, dobra. Co wezmę, to moje. Życzę ci szczęścia. Dziękuję. Dusza nieznanego żołnierza. To się pewnie od drugiej strony... tam brzmiało groźnie. Tam coś jest groźnego. Dobry pan Archon, cześć Jotamus. Czy chce wiedzieć na temat iluzorycznych ścian? Nie. Chciałbym wiedzieć jak najmniej, chyba że kompletnie gdzieś utknę. A tak na razie to sobie gram. Czy dobrze mi się gra na tej jasności gry, czy nie jest za nisko ustawiona? Mi się gra bardzo dobrze, ale mam też bardzo dobrze skalibrowany monitor. Jeżeli uważacie, że jest zbyt ciemno, to mogę bez problemu rozjaśnić trochę. Chcecie ze 2 czy 3 punkty? Jeżeli na streamie jest zbyt ciemno. Jest lepiej? Coś tam brzmi groźnie. A jakie chickeny? Dobre chickeny, czy wy mnie bijecie? Jesteście za małe chyba, żeby mnie tłuc. Okej, ale... Ej, popalone ciała! Ty skurczybyku! A ja wiedziałem, że ty mi to zrobisz, ty... jełopie. Dobra, to zrobimy to tak. Jak złapię sobie itemka i wrócę. Jest tylko trawa. I teraz spróbuję przebiec. Dobra, dałem radę. Nie ma źle. W sumie nie wiem, czy to spoiler, czy nie spoiler, ale jeżeli na przykład
załóżmy, czy da się zabić te smoki tam na początku gry? A jeśli się da, czy to znaczy, że one potem tu już nie latają? Czy po prostu się ich nie da zabić tam na początku? Da się i nie lata, ale śmieszne. Chyba siedzę dzisiaj trochę za blisko ekranu, trochę mi się kręci w głowie od obrotu kamery. Albo może to ten motion blur przy obracaniu się, też go można wyłączyć. Czy gadałem dosłownie ze wszystkimi w Nexusie? Gadałem z każdym, kogo widziałem? Uwaga, dalej jest wrogowie. Widzę, wystaje tam z lewej strony wrogowie. Cześć, wrogowie. Mądrej głowie, dwaj wrogowie. Cześć, woj! Może też fakt, że za płynna, i to tak mówię kompletnie bez żartów, niektóre gry działające w 60 fpsach albo wyżej powodują mnie mdłości. Pierścień odporności na cięcie. Dalej nie ma szczęścia. Okej. Co ja tu mogę sobie... Zwiększa odporność na krwawienie. Ten przyczepny pierścień nie jest mi potrzebny w tym momencie, ale jestem na 100% pewien, że potem zapomnę go założyć z powrotem. Coś jest bardzo nie tak, ktoś mi mówi. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o czym mówicie, że coś jest nie tak. Coś z... Wy tutaj jakieś spoilery rzucacie, ja nie chcę spoilerów. O, czy to jest ten... O, tu jest skrót do tego miejsca, gdzie byłem. Super, tylko jak go otworzyć. Zmienić na tryb grafiki. Tak się chyba nie da bez załadowania ostatniego save'a? Przynajmniej tak jest w Spider-Manie. Kinowy. A nie, można. Okej, to macie tryb 30... Ojej. Oj, nie mam nic przeciwko trybowi 30 fpsów, jak się już do niego przyzwyczaję, ale jest uderzająca różnica w płynności. Czy wygląda dużo ładniej? Ciężko mi powiedzieć. Nie widzę na pierwszy rzut oka dużej różnicy. Jak odblokować ten skrót? Musi być jakaś dźwignia albo jakieś inne guno. No ale no, tak, różnica między 30 a 60 fpsami jest uderzająca, jak się już człowiek przyzwyczai. Gratulacje. Okay. Ale zdecydowanie preferuję grać w zręcznościówki w 60 fpsach. Okay. Nie widzę dużej różnicy graficznej, absolutnie szczerze. Jest trochę bardziej ostra w 30 fpsach. Rozumiem, że rozdziałka wewnętrzna jest odrobinę wyższa, ale szczerze? Nope. Dlatego trzeba mieć te 4K telewizor. No ja mam telewizor 4K, ja gram na monitorze 4K. I dla was musiałem niestety wyłączyć HDR, bo Twitch nie akceptuje sygnału HDR w streamach. Więc gram jak pospólstwo w brzydkiej grafice. Ale w 4K jest gra odpalona na moim monitorze. Dusza nieznanego żołnierza. No to by się zgadzało z tym, co tutaj widzę, że 4K i 30 FPS i 1440p i 60, ale szczerze mówiąc, gra jest bardzo ładnie upscalowana. Gdyby mi ktoś powiedział, że to jest natywne 4K, to bym uwierzył. Tylko ten przełącznik jakości
zdradza, że faktycznie obraz jest trochę bardziej... Jezusie Maryjo. Dobra, chyba już po mnie. Uciekaj, 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 uciekaj. Możecie przestać mnie... żyje. Co frajerze, teraz się boisz. Nie bij Dogo, tak? A jak Dogo bije mnie, to jest wszystko w porządeczku. Dawanie martwego działa chyba na niedźwiedzie. Dobra. Nie chcę ryzykować niepotrzebnej śmierci teraz, więc... Trochę ich... O, jeszcze jeden tam jest. Ej. Ej, kundel. Czy jego też mogę backstabować? Może i mogę, ale mi nie pozwoli. PS5 wciąż nie mam, ale za to mam mandarynki i to z promocji. Smacznego. Uciekanie nikomu nie zaszkodzi. Jest jakiś pan. Pan Kusznik, oczywiście. O! Trochę leczońska. Dlaczego mi podmieniło... Aj, kurza mnie to. Podmieniło mi przedmioty w podręcznym, bo mi się skończyła trawa. Powinno zostało. Aha, nie, po prostu jest puste i się nie wypełniło z powrotem. Może, tyle... Może to jest. Aha, to jest lżejsza trawa jeszcze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lego. Miecz się blokuje. A, tu pan sprzedawca. Dalej jest skarby dużej wartości. Okej, jak się tam dostać? Wow, we meet again. Fancy that. Hope you find something that suits you. Żal pieniędzy na trawę. Rozumiem, że u niego nie mogę naprawić broni, bo mam broń do naprawienia. Sens zwyczajnego to on nie ma. I nie mogę u niego sprzedawać rzeczy. No tak, bo bym musiał sprzedawać je za duszę, a to by było trochę głupie. Jak tam wejść? Raczej nie tędy. Dobrze, to skoro tu już wszystko ogarnąłem, to chciałbym się dowiedzieć, jak ten skrót. Tu wolę nie spadać. Bo tu musi być jakiś sposób na to, nie? Żeby otworzyć tę bramę. Ładnie skróciło mi potem... przejście. Chyba, że to się robi w na górze, tam w tej baszcie. Ja jestem tym typem, co za płynność rozgrywki. Cześć, dzięki za donate'a. Bardzo mi miło. Może tam na górze, chociaż... Nie, ta brama się na pewno otwiera, bo tutaj wyraźnie gliczuje przez ten... z jakiegoś powodu... przez bramę. Nie wiem, czy widzicie tam na górze.
włazi w ścianę. To znaczy, że jest zrobiona tak, żeby się ruszała. Gdybym był programistą, to właśnie tak bym to zrobił, paskudnie. Więc wygląda faktycznie, że animacja pozwala na to, żeby się tam wsuwała do góry. Bo to spartolili mocno, więc pytanie brzmi jak? Nie ma tutaj żadnej porady. Myślałem, że może ktoś mi doradzi w internecie. Znaczy, że na znaku. Dalej nie ma szczęścia. Gdzie to jest wyjście? Mam też ten klucz do mauzoleum, czy co to tam było tak w ogóle? Jeszcze bym mógł się tam potem cofnąć. No nic, to wchodzę z powrotem do góry, no. Ra. Może tu jest? Czy tak nie boisz stać przy tym smoku? Jakby nigdy nic, tam se smok lata, wszystko jara ogniem, a oni se stoją. Jakby nic się nie działo zupełnie. Ups. Obejrzyj cię. Drewniany katalizator. Broń 55. Okej. Mam 3 mizerykordie, nie 4 nawet. Halabardy, której nie mogę używać. Dobrze. Ziomki, to lore, nie fabuła. Nie mamy ładnego polskiego słowa na lore, więc fabuła jest równie dobrym słowem jak każde inne. Czy tu też się wszystko będzie jarać? Czy już nie? Myślę, że tam ktoś stoi. Uwaga na ptak. O, miam, daj mi te darmowe dusze. Strasznie się opierdzielają w tej grze ci kusznicy. Czy tam jest jakiś boss znowu? Uwaga, dalej jest smoki. Okej, tam się coś ten nakierowało na coś za mgłą. Było blisko. Żebym upadł i sobie ten głupi ryj rozwalił. Dalej jest smoki. Licznik śmierci jest ten sam, co wczoraj. Będzie wkurzał ten smok, to go zastrzelę po prostu. Ciekawe, ile obrażeń bym mi zadał. Mógłbym go po prostu tak siekać mieczem za każdym razem, jak przylatuje.
Ale widzę, co jest za mgłą i nie ma bossa. To tyle dobrego chyba. Chociaż widzę, że znowu będzie sekcja z ogniem. Jeszcze dzisiaj nie umarłem ani razu. Na szczęście. No chodź. Ojojojojoj. Czy to jest wywerna? To nie jest wywerna, to jest smok. Wywerna byłaby dużo bardziej wężowata. Plus wiwerny mają chyba łapy zamiast skrzydeł, mają osobne jeszcze łapy. Werna, o nie, jeszcze ten ziomek, ale daj mi spokój. Ludax, wielkie dzięki za subskrypcję. O, niech jeszcze zaczną wiercić. Bardzo dobrze. Dobrze, że mam Nvidia Broadcast i nie słychać jak wiercą. Znam kolego. Co będziemy robić teraz? Będziesz siekał, tak? No dobrze. Takie twoje prawo. Coś nie umiem go. O fuck. Wyrównałem trochę szansy. Za daleko stanąłem, no nie wierzę. Zgiń! Naprawdę? Czemu ich nie backstabujesz? No właśnie próbowałem, przecież co chwilę próbowałem za niego wejść i go backstabować, ale coś nie chciało zaskoczyć. Po tym wszystkim naprawdę muszę dodać śmierć, tylko muszę odpalić skrypt. Muszę w tym wszystkim jest to, że nie odblokowałem tego skrótu. Nie wiem dalej, jak tam wleść. No nic. Ech, to lecę dalej. Sorry, panowie, nie mam na was czasu teraz. Ważniejsze rzeczy do roboty. Był gościu z lewej, nie? Czy to dalej gdzieś był gościu z lewej? Dalej.
smak. Coś tu nie pasuje. Skoro on tutaj tak lata i pali, to czemu te barykady tam stały, mimo że tutaj tyle zwęglonych ciał? Jaka niekonsekwencja paskudna. Rycerz, co go spotkałem? Nie, nie żyje, bo tam się respawnowały mobki i go dojechały. Koleś niestety zlamił na ostro. Wule w kusze. Avec ma. Dida. Serio. Plum. Chcą te backstaby wchodzić. O, wreszcie wszedł. Sama gra wydaje się nudna, co? Solsy nudne? Chodź. Super. A właśnie, nie miałem go zabijać, tylko odzyskać duszę. Gin wreszcie. Użyj w formie duszy, by wskrzesić swoje ciało. Okej. Też takie coś jest. Spoko, ale nie wiem, czy chcę, więc... Mam pierścień, który zwiększa punkty życia, jak jestem martwy, dlatego mam więcej niż pół życia. Normalnie się ma pół zdrowia, a ja mam więcej niż pół zdrowia. Tam pewnie jest jakiś bebok. Uwaga, dalej jest demony, więc na razie wejdę do góry. Przecież mam ten pierścień założony cały czas. Pierścień opatrzności. Nie, ten drugi.
Przyczepny pierścień, mniejsza redukcja punktów życia, gdy jesteś w formie duszy. Mam go przecież. Założony cały czas. Ale wracaj tu, kurde! Uciekł mi treasure goblin. Ej, tu widzę, okej. Okay. Czy jak zrobię... Tak? Ciach? Nie tak? Mam pociągnąć? Bo... To jest ta brama z dołu, na 100 pro. No dobra, może na 10 pro. Co, jak to... Przecież widać, że mam więcej niż pół zdrowia, no to muszę go mieć na sobie, nie? Da się coś z tym zrobić. Nie da się z tym nic zrobić. Treasure gołąb, tak. To nie są te drzwi, ale i tak chciałbym wiedzieć, czy da się coś z nimi zrobić. Aha, bo one są otwarte. Ja chyba nie chcę zamknąć. Dobra, to jeszcze lepiej. Jak oni mnie słyszą, jak ja idę tak powolutku? Jak gentleman. Lotos arystokraty. Przeciwdziała truciźnie. Widzę, że niedługo trucizna zacznie być problemem. W sumie powinienem powydawać te dusze, odlevelować trochę. Ale to jeszcze nie teraz, nie? Gdzie teraz? Przez mgłę wojny. Oj, jednak boss. Jakiś grubson i kusznicy i... Ej. O, jak zachrupało przez chwilę. On mi przypomina tego bossa z Bloodborne. Też był taki wielgachny boss i trzeba było... jego ziomali... ani śladu po wrogowie. Okej. Okay. Ta strzała w mojej... Przez czapkę mi ta strzała przyleciała, no dobrze. Prawie, żem teraz zleciał był. No pan rycerz to tak lubi mnie z lasera. Swoich kolegów nie może z lasera zamordować? Nie zależy mi na dodatkowym macziku, a tym bardziej nie zależy mi na spoilerach. Tu jest bezpiecznie. W sumie wygląda bezpiecznie. O! Nie wiem, czy w ogóle opłaca się tych ziomali orać, czy nie. Bardziej, że oni kurde nie umierają. Jak ja nie cierpię smurfów! Dobra.
Uch. Dobrze jest. Dobrze jest. Uch. To się przyda. O, ja to już miałem zaekwipowany. Okej. Jestem ślepy. Super AI. Świetne AI tam tutaj widzę. Już się zagapiłem z wrażenia. Przestań spadać. Aj, i tyle by było z tego spadania. Nie fajnie. Tylko koni żal. Rozumiem, że jeżeli bym się teraz wrócił, to mi przepadną dusze. Jeżeli bym wrócił do Nexusu, tego byśmy nie chcieli, więc je podniosę po prostu. Musi być tutaj jakiś skrót, chociaż to jest, no, to jest prosta droga niby, ale... Serio? Muszę to przebiegać za każdym jednym razem? To jest w zasadzie prosta droga. Przy drugiej śmierci powinny zniknąć. Boję się, że po prostu jak opuszczę mapkę, to znikną też. Dzięki za suba i przegapiłem. Siemano, jak się bawisz w demonicznym... Duszu. Już nie przegapiłem, nadrobiłem. Dobrze się bawię, świetnie mi się w to gra. Jestem zaskoczony tym, jak dobrze się zestarzał gameplay. Bałem się, że ponieważ to najstarsza gra Souls, to... że będzie trochę toporna. Nie, ostatni zgon nie został doliczony. Właśnie, trzeba będzie doliczyć. Dzięki za czujność, zaraz to zrobię. Tylko w tym miejscu jestem trochę... skazany na... o, bluesa. Dobra. Dodana, mam nadzieję. Powinna się zaraz pojawić. Dobrze. Wow. Pięknie się teraz sam zaorałem. Niedobrze. Aj. Dobra. Na tym mi zależało najbardziej.
Dobra, nie będę się pierdzielił z tymi gościami. Spróbuję od razu po prostu podejść do bossa i zobaczymy, co będzie. Okej. Ojej! Ja chyba jeszcze nie jestem gotów na tego bossa. Z takimi obrażeniami. Cześć, Liskowy. Dobrze, to zróbmy inaczej. Zróbmy tak. No to nie ma większego sensu. Wrócę jak pod grań. Złóż ofiarę. Nie? Nie mam tyle dusz. Zróbmy to inaczej, chociaż nie. Jeszcze zanim to zrobię, to pozjadam sobie. Czy to mogę zjeść? Nie mogę. A co mi to? Mlem. Pięćset zdrówka. Najbardziej się opłaca iść w żywotność, tak ogólnie, z tego co tu na razie widzę. Odporność na zarazę brzmi dobrze, tak ogólnie. Wezmę jeden punkt w szczęście, co mi szkodzi. To, teraz zrobimy... Zrobię pewnie coś bardzo głupiego, ale wrócę do bramy i spróbuję pójść do tego gościa, bo teraz mam niby ten klucz, którego nie miałem wcześniej. Czy oni już umierają na strzała? Nadal nie. Złodzieje, tarcza mętniaka. Co ja mogę z tymi przedmiotami zrobić? Nie da się ich nigdzie sprzedać. Da się broń naprawić miałem. To prawda, dzięki Grem, że mi przypomniałeś. Już miałem to zrobić dawno. Jak tam ta moja broń się jeszcze trzyma? Gdzie ja mam wytrzymałość broni w ogóle? O, była. No, jeszcze mam dużo, dobra. Ale naprawię faktycznie. No, słyszę, że ktoś dzwoni. Moja mama dzwoni. Moja mama zawsze dzwoni w najbardziej odpowiednim momencie. Oddzwonię do niej po streamie. Już za późno, już nie dzwoni. Ha!
sumie czemu oni się zespawnowałem tam na dole, a nie tu? W sumie nawet nie wiem, czemu z nimi walczę znowu. Nie wiem, po prostu przebiec i mieć ich w nosie. Ostatnia bomba zapalająca. Dobra, to nie będę zużywał. A nie szedłem pogrindować, chciałem iść do tego pana żołnierza z czerwonymi oczami, bo tam mam teraz klucz, którego wcześniej nie miałem. Nawet go nie muszę zabijać, teoretycznie powinienem móc po prostu przejść obok niego i otworzyć te nieszczęsne drzwi. A kamera w tych tunelach jest nie najlepsza. Bardzo mi się podoba gra. Chyba mój ulubiony ekskluzyw na premierę, w ogóle chyba najlepsza moja ulubiona gra premierowa, obok Astro, ale nie wiem, czy Astro się liczy, bo jest wbudowana w konsolę. Astro jest świetny, w ogóle nie ta skala, nie do porównania gra, ale jak za grę wbudowaną w konsolę, gameplay jest świetny, grafika jest świetna, muzyka mi wpadła strasznie w ucho w Astro i te wszystkie małe smaczki, za darmo bardzo dobra cena. Bugsnax mi się bardzo też podoba. Nieironicznie mi się podoba Bugsnax. To jest takie trochę Pokémon Snap. Trochę Viva Piñata. Czy lepsze niż Tetris Effect? Tetris Effect nie jest grą na premierę. Żadną. No. Więc się nie liczy. Te backstaby mi nie chcą wchodzić. Mniej więcej to samo co ten VR, tak? Ten Astro. Tylko bardziej nastawiony na to, żeby pokazywać możliwości konsoli. Jest dużo takich gimmickowych plansz. Wszystko to fajnie wydziała jako taki benchmark, żeby... To jest idealna gra właśnie po to, żeby kupić sobie nową konsolę, odpalić to Astro i zobaczyć, do czego ona jest zdolna, jak działają te spusty. Więc to jest taka właśnie idealna gra tutorialowa dla konsoli, moim zdaniem. I świetnie się sprawdza i świetnie się z nią bawiłem. 6 godzin mi mniej więcej zajęło wyplatynowanie całej gry i nie nudziłem się przy tym. Nie było żadnego jakiegoś tam dużego grindu ani nic. Nazywamy to tech demem. No, nie nazwałbym tego demem właśnie, bo to jest mimo wszystko pełna gra. Backstaby są możliwe w tej grze, ale są dość precyzyjne i średnio mi idą. Trzeba się ustawić bardzo ładnie za plecami i średnio mi to wychodzi. Dużo lepiej mi idą riposty. Trzeba być blisko wroga, trzeba być dokładnie za jego plecami. Tak mi ktoś to wczoraj tłumaczył. Czy spróbować go zabić? Czy po prostu otworzyć drzwi? Jest jakiś pan w ogóle. O! Myślałem, że on się...
Aż on tam się nie ten. Ja mam z nim walczyć? Ja nie chcę z nim walczyć. Z nim też zresztą nie chcę walczyć, ale jaki mam wybór? Szpaniu. Serio, ja mam cię zcizować? Jaka ta grafika jest ładna w tej grze. Nie jestem z tego dumny, no ale padł. Jakie to łatwe. Nie chcę z nim walczyć, mogę z nim nie walczyć? Jezu. O, oh, wow, okej, okay. Dobra. Na tego pana też nie jestem gotowy, co? Super. Cały pasek zdrowia mi zabrał jednym i to zablokowanym atakiem. To idę do drugiego świata. Najkrótsza droga będzie tędy. Nie tylko tobie, Senki. Mnie również przeszkadza ten wielki overlay z czatem i niepotrzebnie dużym licznikiem śmierci, ale za każdym razem, jak robię większy ekran gry, i to ludzie narzekają, że oni tak nie chcą. Więc mamy bardzo retro livestream tutaj. Miałem nawet takiego ładnego green screena i w ogóle, i tylko wszyscy narzekali, że brzydko. Dobra, spadam stąd i lecę do tej drugiej planszy. Stąd nie mogę do pałacu. Okej, no to do spójni. Pani siedzi, patrzy na stópki. Jakie stópki masz? No, masz takie. Ti, stópki. Kuźnie. Turururu. Mi się łatwo mówi, bo mam konsolę, mimo że nie udało mi się ani zrobić preordera, ani nic, więc gdyby nie Sony, to konsoli bym nie miał, podobnie jak większość z narzekającej, więc mi łatwo mówić, ale no, chciałbym mimo wszystko wierzyć, że trzeba wziąć poprawkę na to, że jest 2020 rok.
Okej, okay, kebab, cześć. Chciałbym trochę unowocześnić kiedyś ten overlay, chociaż. O. To mi przypomniało, że miałem iść, kurde, naprawić broń. Dobrze, że loading jest bardzo krótki. Praktycznie nieistniejący, więc nie ma tego niepotrzebnego oczekiwania, żeby się gdzieś przenieść. Napraw mi rzeczy. Dobrego dnia! A, właśnie, bo tu można też przecież ten... ulepszać. Mam teraz bułat, chociaż ten pałasz jest lepszy. A z powrotem założę pałasz. Używałem tylko bułatu z konieczności. Spójnia z grzybnią. Odłamek ostrego kamienia. O, mam. Dobra, to mogę zrobić sobie pałasz plus jeden. Bardzo fajnie. Jeżeli to działa tak jak w starszych, w tych innych Soulsach. Odłamek ostrego kamienia też mam. Pyk. Nie, aha, nie mam. O, czuję 6. To mi da dużo większą przewagę niż zwiększenie poziomu. Trzeba znaleźć kiedyś jakiś kompromis, żeby faktycznie powiększyć trochę jeszcze obraz, ale żeby było też miejsce osobno na kamerkę. No tak się przyjęło u nas na streamach. Mogę na przykład przenieść na przykład konsolę nad tło. Tak. I mogę ją jeszcze trochę powiększyć wtedy. Ona była tak zrobiona, żeby w miarę skala. O, teraz jest jeszcze trochę większa. That's something. No, w temacie skalperów to już w ogóle żal strzępić ryja. Dobra, ulepszyłem sobie broń, naprawiłem sobie broń. O, pani już wstała. Dzień dobry, pani. Ja w ogóle chciałem streamować bez kamerki. Pierwsze streamy na Arendotiu były bez kamerki. Znaczy, pierwszy stream był bez kamerki, ale ludzie strasznie narzekali. Nie rozumiem powodu, dla którego koniecznie należy widzieć moją twarz na streamie. Szczególnie na kanale, na którym unikam pokazywania twarzy. I wstępny wróg jest podatny na ataki magiczne. Absolutnie nic to dla mnie nie znaczy, bo nie mam... pójdę w drugą stronę. Nie mam ataków magicznych. Wąż robi streamy bez kamerki? Chodź tu, ty mały, bez beku, gin. Skończony. Co masz fajnego dla mnie? O, duże odłamki do ostrego kamienia, to fajnie, to są rzeczy, których potrzebuję do upgrade'ów. Ale wąził streamował kiedyś przecież z kamerką. Czyli tutaj nic nie ma i muszę iść tam, tak? Pięknie. Dalej znajdziesz pierścień. Gdzie dalej? W sumie nie zauważyłem, co wziąłem z tego pana, by tam leżał. Tutaj? Prawie spadłem. Tutaj nie znalazłem pierścień w każdym razie. No to nie wiem, gdzie ten pierścień, ale raczej nie tu. Może... potem tu się coś odblokuje? Chciałbym streamować bez kamerki, mógłbym streamować w majtach. Albo po prostu streamować sobie rzeczy do recenzji i mieć
wyjebondo na wszystko. Teraz streamuję do recenzji na dobrą sprawę, ale inna sytuacja. Okej, okay, teraz tak, boję się, że ja bym tu mógł wejść, bo wiem, że kółkiem można wskoczyć na coś, ale ja się boję, że ona się po prostu potoczy i spadnę, więc nie zrobię tego. Nie wiem, czy mówić na nią ona czy on, bo to jest baba z brodą. W sumie nie pytałem jej o płeć. Ja preferuję ogólnie, znaczy nie przeszkadzają mi streamy z kamerką, ale nie lubię tego kultu osoby, że kurde... Wszystko musi być zrobione z pokazaniem ryja. Nie, strasznie to jest dla mnie... Jezu, wyleciało mi z głowy to słowo tego pana, co patrzył w lusterko w mitologii. Jak on się nazywał? Narcystyczne, dokładnie. Narcystyczne, dokładnie. Atak przebijający to najlepszy wybór. Okej. Okay. Ogólnie ten taki instagramowo, twitterowo, twitchowy, tiktokowy kierunek, gdzie wszyscy muszą pokazywać gęby, żeby się pokazać, jestem chyba za stary po prostu. Jestem boomerem. Jaka jest drama z Mykr 3? Nie wiem co o żadnej dramie. Jestem nie na bieżąco z dramami, bo ostatnio zaprzątam sobie głowę trochę innymi rzeczami. Szczerze? Wolę streamy z cyckami niż z gębą? Pewnie też bym preferował, ale na innym serwisie. Drama za to, że ktoś oferuje usługę i chce za to pieniądze, okej. Okay. Brzmi jak głupia drama. Ktoś chce płacić 500 zł za jakiś tam kurs, to spoko, niech płaci. Tak działa wolny rynek, chyba że nie ogarniam kontekstu większego. Nie, ale po prostu nie jestem stary. Jestem stary i nie rozumiem dram. Trzeba się jakaś taka porządna drama z jakimś, nie wiem, jakimś devem. Dawno mnie nie zablokował żaden Randy Pitchford ani nic. Trzeba by się to zmienić. Oj, dogo! O, jaki grubson tam jest. Czemu jesteś taki gruby? I już mnie tutaj z Fireballa. Randy Pitchford? O, mnie Matka Kurka zablokował. Matka Kurka to jest w ogóle... osobny rozdział. Uwaga, dalej jest łowcy. Przestań do mnie strzelać Fireballem, ziomek. Ale ładny model. Kurczę, jaka ta gra jest ładna. Cholera, silny gość. Jeszcze się śmieje z łamas. Z tego się pośmiej. Czym by mu tu? Ej, ścierwojad. Zostaw. Może on by chciał z łuku, czy z kuszy? W ogóle w kusze? Niekoniecznie. No nic. Nie wiem jak w Anglii z sytuacją z PS5, bo nie mieszkam w Anglii.
ale w Wielkiej Brytanii jest kiepsko. Jeszcze gorzej niż w Polsce, ośmielę się powiedzieć, z dostępnością PlayStation 5 i w ogóle Next Genów. Kończy mi się apteczki. Znowu. Dzień dobry, DJ Pachu. Dobra, dobijać tego gościa trzeba. No. Mnie się nie udało zrobić preordera ani na PlayStation 5, ani na Xboxa Series X, ani na Xboxa Series S. Miałem nadzieję, że uda mi się na premierę zrobić premierę obu konsol Microsoftu i ostatecznie je porównać, ale się nie udało. Tyle dobrze, że Microsoft mi wyczarował. Uwaga na tchórz. Widzę tchórz. Zaorał to mi ostro w sumie. Chciałbym, żeby była recenzja Demon's Souls, głównie z myślą o tym gram w tę grę. Ale raczej nie będzie super szybko, bo pewnie minie sporo czasu zanim ją ukończę. Na razie tyle z recenzji Next Genów. Wiem, że coraz więcej osób się frustruje faktem, że ostatnio na RNT tylko recenzje gier. I na razie będzie z grubsza koniec recenzji gier. Przynajmniej w moim wykonaniu, bo wiem, że jeszcze powstaje na przykład recenzja nowego Call of Duty, której nie robię ja. Więc to dużo gier wychodzi. Więc trzeba to jakoś pogodzić. Ja w tym czasie będę robił fajne, nowe rzeczy, mam nadzieję. W tym roku nie dostaniecie Time Warpa z Wii, mogę wam powiedzieć już teraz, bo zostało niecały miesiąc do końca roku. A ja nadal nie mogę zrealizować swojej wizji. Przykro mi, w tym roku Time Warpa z Wii już na pewno nie będzie. Ale mam nadzieję, że chociaż jeden długi, taki ponad 20-minutowy materiał, bardziej felietonowy, jeszcze się w tym roku pojawi. Więc przykro mi, nie chcę wypuścić materiału na odpierdziel, bo ludzie czekają. Doceniam, że ludzie czekają. Ale no, nie będę się spieszył tylko dlatego, że ktoś chce już zobaczyć. Chce, żeby był dobry materiał i mam nadzieję taki będzie. Kill off. Znowu Grubson. Już mnie z Firebola jedzie. Lewo. Co lewo? Dalej jest niebezpieczny obszar. Tu jest przedmiot. Mi się przydał jakiś skrót już, bo już z tym dość daleko. Dusza nieznanego wojownika. Okej. Mało umieram w tych solsach, naprawdę. Haha! O to chodziło. Śmieszne. A wiem, gdzie jestem chociaż, więc tyle dobrze. Dużo tych odłamków. To fajnie, będę mógł sobie ulepszać broń. Idą. Zombiaki. Są. Jak się nazywają w tej grze te ludziki? To są jakieś trolle? Jakieś gobliny? Co to jest? Wyglądają jak te zombiaki z pierwszego bodajże Uncharted? W pierwszym Uncharted były zombiaki? Spoiler. Ghule. Czy myślę, że Sony wypuści nowego God of War'a tylko na PS5? Beboki. Przykro mi dla nieposiadaczy PS5, ale mam nadzieję, że tak. Bo mimo wszystko gry na nowe konsole są po prostu z korzyścią dla wszystkich. Prędzej czy później trzeba robić gry na nowe sprzęty. I im więcej dobrych gier na nowe sprzęty, tym dla wszystkich lepiej. Prędzej czy później każdy, mam nadzieję, będzie miał okazję zagrać. Jak nie teraz, to za rok, dwa, pięć.
A słaba gra już zawsze pozostanie słabą grą, technologicznie chociażby. Fajnie by było, gdyby PS4 już nie ograniczało niepotrzebnie nadchodzących ekskluzywów. Byłbym jak najbardziej za tym. Listwa! Nie mów takich brzydkich rzeczy, bo to... Dobra, jak ja mam tego gościa? Chyba ten most się tam zapada. Jak ja tam mam wleść? To nie jest remaster, to jest remake, który wykorzystuje system kolizji z oryginału podobno. To nie jest nawet ten sam silnik co oryginał. Wykorzystuje tylko hitboxy i coś tam jeszcze ze starych gier. Nie uważam, że mniej eksów jest lepiej dla wszystkich. To może kontrowersyjna opinia, ale z punktu widzenia wszyscy korzystają na grach ekskluzywnych. No to właśnie ekskluzywność napędza postęp. Bez ekskluzywności nie ma konkurencyjności. Taka jest moja opinia w temacie, poparta wieloma obserwacjami z historii, na przykład Xbox One, który nie miał ekskluzywów i był przez to słabą konsolą, którą jej nikt nie chciał kupować. Przeżyłem! Użyj dźwigni. Jasne, jak się dostaje konsolę za free. To jest pierwsza konsola, którą dostałem za free. Takiej, której używam. Największy minus obecnej generacji. Nie wiem, jeszcze dopiero się zaczęła. PS4 ta edycja specjalna. No dostałem ją też, ale mówię o konsolach, które kupiłem sobie sam do grania. Nie gram na tej... Dostałem ją do prezentacji i została zaprezentowana. Swoją własną PS4 i swoją własną Pro kupiłem sam. Więc to nie jest tak, że ja sobie mogę mówić, bo ja dostaję konsolę za darmo. Dostałem 5 lat po premierze PlayStation 4 jakąś konsolę, którą już miałem od 5 lat, to... Nie zmienia faktu, że musiałem ją sobie kupić początkowo sam, żeby na niej grać. Ale to swoją drogą, że to, czy ktoś dostaje konsolę za free, czy nie, nie jest argumentem do tego, czy eksy są dobre, czy złe. Uważam, że są dobre. I... tyle. Fakt, że konsolę... Od Sony akurat mało gier dostaje za darmo. Sony przez długi czas... chyba się ze mną za bardzo nie lubiło. Ja mam teraz iść z powrotem znowu na dół. Wszystko wina Days Gone. Może. Mnie irytuje, że prawie taki sam sprzęt muszę kupić dwa razy, by ograć wszystko. Ale prawda jest taka, że nikt nie ogra wszystkiego. Wystarczy mieć jedną konsolę i można zagrać... Znaczy taką, która się dobrze sprzeda, nie? Czy to na przykład PS4, czy Xbox One. I można mieć całą generację ograną. I nie obejrzy się wszystkiego, tak jak nie pójdzie się na wszystko do kina i tak dalej, ale życie by nie starczyło, żeby ograć wszystko. Mówię to jako osoba, która żyje z ogrywania gier, bo wychodzi tyle tych gier, że ja muszę i tak wybierać, w co zagram.
w dzisiejszych czasach, kiedy wychodzą tysiące gier, argument, że nie da się zagrać we wszystko, jest dla mnie nietrafiony. Tak samo jak argument, że gry są za drogie, kiedy w zeszłej generacji gry nie dość, że nie podrożały, teraz wreszcie podrożały, niestety, to taniały najszybciej w historii. Jeszcze w historii nie widziałem, żeby tak szybko taniały gry, jak taniały na konsolach zeszłej generacji. Tak średnio gram z 26 godzin dziennie. Zabijać go, czy po prostu spróbować przejść, nie wiem. Ja akurat klony Fortnite'a bym ogrywał, jakbym miał więcej czasu. Wiele gier bym ogrywał, jakby doba była dłuższa. Wypróbuj kamień. Kamień. O, a co to jest? Ale brzydkie. Unikaj zasadzki. Ciekawe, czy na to mogę wejść i gdzieś tam pojechać sobie w wózeczku. Wszystkiego najlepszego. A chyba dostałem Shadowbana za pisanie o DDR-ach PS5. Nie wiem, o co chodzi. Czy podzielam zdanie, że Series S może hamować Series X? Wszystko zależy od tego, jak licencjonować gry będzie Microsoft. Dobrze przemyślany program licencjonowania nie będzie spowalniał i hamował Series X, tak samo jak istnienie gorszych kart graficznych nie hamuje gier na PC-cie. Tam się coś dziwnie świeciło, czy mi się wydawało. O wy kurde! Trochę tu za ciasno. I z drugiej strony jeszcze jeden. Ojej, taki kawał, aż mi się odechciewa. Dobrze. Chodzi o to, że się, że co, że RAM się grzeje jakoś super na PS5 czy coś? Jestem nie na czasie z teoriami. Licznik stoi. Jestem nie na czasie ze teoriami spiskowymi nowej generacji. Już chyba naprawiłem licznik, nie? Tak. Tak rzadko umieram, że nie pamiętam potem. Ale tak mało dusz wypada z tych. Materiał z pomiarami i testami na YouTubie.
Przepraszam, że niestety nie znam każdego materiału na YouTubie. Moje PlayStation 5 nie ma żadnych problemów, jak widać po gameplayu. Grzeje się w takim stopniu, jak wspominałem w recenzji, ale działa. Nie hałasuje jakoś szczególnie, choć jest głośniejszy od Xboxa. Żałuję tego. Żałuję, że Sony nie zrobiło nadal lepszego chłodzenia. Oni zawsze mają jakieś problemy z chłodzeniem. Ale oprócz tego działa. Nie hałasuje mocno. Stoi w zasadzie zaraz obok mojego mikrofonu i nieszczególnie je słychać. Mam nadzieję przynajmniej, że nie przeszkadza. Czy ogólnie takie pojedyncze przypadki jakichś problemów. Jak sprzeda się milion konsol i jedna osoba ma jakiś problem, zaraz to jest rozdmuchane do jakichś wielkich problemów konsoli. Jedna na milion. Niedobrze. Zauważyłem za to ostatnio troszkę takich naprawdę malutkich problemów z oprogramowaniem PS5 na przykład. Glitchów. Na przykład wyskakujące powiadomienie. Raz miałem, że nie mogę nagrywać gameplayu, zaraz potem, że mogę nagrywać gameplay. Wiecie, o co chodzi, że zablokowana scena. I to mi się zgliczowało raz. Ale wystarczyło wyłączyć, włączyć konsolę od nowa i wszystko było dobrze. No i zamienione YZ, o tym wspominałem w recenzji. Nic takiego... Ach, zapomniałem o tobie jednak, patrz. A miałem o nim pamiętać. A właśnie nic takiego krytycznego mnie z PS5 nie spotkało, co nie zostałoby załatane. Już podobno naprawili też ten problem, też o którym wspominałem w recenzji, że pady się nie ładowały z frontowego portu u niektórych graczy. No przecież się blokuje. To też niby zostało naprawione, więc w aktualizacji ostatniej. No tak. Jeśli macie PS5 zamienione YZ, to dodajcie język angielski jako dodatkowy do klawiatury w ustawieniach. O, będę musiał tego spróbować, bo ja mam odwrócone YZ niestety. Wspominałem o tym w filmie i mimo aktualizacji nadal ten problem występuje. Nie wiem dlaczego uznali, że powinniśmy korzystać z bodajże niemieckiego układu klawiatury w Polsce. No i dobrze mówię, że to jest niemiecki, czy to jest francuski? Nie, w Niemczech chyba, w Francji mają chyba Averty? Gdzie jest zamienione Z i Y? Znaczy to jest ten polski, francuski jest Azerty, okej. Okay. Ten, którego użyłem z chwili... Jezus Maria. Nie musicie mi tłumaczyć, jakiego układu klawiatury używam i tak dalej. Ale doceniam. Dziękuję za mansplaining.
Tu. Dida dida totoro totoro. Totoro totoro. Zmierzałem jedynie do tego, że układu, który nie był polskim programisty, w Polsce używaliśmy ostatni raz, prawdopodobnie, przynajmniej ja pamiętam ostatni raz, na Windowsie 98. Podczas instalacji, jak się wpisywało klucz produktu, to Y i Z było odwrócone. Dlatego też nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, że nagle na PlayStation 5 jest inny układ klawiatury. No nie ma, po prostu. Let me in. O, grzeczny bot mówi, protip, daj nam pieniądze. Najlepiej z góry. Zrobiłbym sapka, jakbym jeszcze umiał, ale nie umiem. Zapomniałem, jak się robi sapka. Tu nie jest bezpiecznie. Serio? Kurczę. No właśnie, chciałem sprawdzić, czy tu nie ma przypadkiem jeszcze... Okej, czy ta osełka jest wybrana? Ile się z nich dostawało expa? O, przeżył. Nie wiem, czy warto do nich strzelać, czy nie. 50, to nie warto. Nie warto marnować strzału. Znaczy, niby schudłem, niby nie mam nadwagi i tak dalej, ale jak się zaprę, to mi się, to mogę sobie taki drugi podbródek dalej trochę zrobić. No ale to już nie to samo, no. Tak, tu by się przydała jakaś odporność na ogień lepsza. Tu wszystko jest mocno pod ogień robione, widzę. Miecze gorejące. PM jest słabym wskaźnikiem nadwagi. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Tak długo jak pokazuje, że nie mam nadwagi. Mogę teoretycznie w drugą stronę. PMI może nie działać. Czy ktoś może nie mieć nadwagi. Ale jest przejście dużej wartości. Ale raczej nie pokazuje komuś normalnej wagi, jak ma nadwagę. Więc pod tym względem spoko. Wow, dużo tych kamieni. Bardzo dużo tych kamieni. Przydałoby się jakoś znaleźć drogę do powrotu. Usza bohatera. Życzę ci szczęścia. Okej.
Szukaj dźwignia. No, jest dźwignia. Znaczy, że masz małą masę mięśniową, by ci pokazywać, że nie masz nadwagi, gdy masz nadwagę. Okej. Okay. To zrobiłem sobie skrót. Bardzo fajnie. No. Pojechałem za daleko. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Mogę teraz wrócić. W sumie będzie dobre miejsce, żeby zaraz skończyć live'a najprawdopodobniej. Mogę się wrócić, zlevelować, ulepszyć sobie rzeczy. Czy grałem już kiedyś w tę grę? Grałem, ale nie doszedłem do tego punktu. Nie doszedłem nawet do pierwszego bossa. Grałem w nią na premierę. I wtedy jeszcze Soulsy nie były popularne. Umarłem 500 razy, uznałem, że głupia gra i już nie gram. Dobry pani. Nie zrobiłem recenzji, bo jeszcze wtedy nie prowadziłem Arundotiu. To było tak dawno temu. Musiało być ponad 10 lat temu. Ciekawa sprawa, nie? Tida as gods. Co, to były fajne dwie godzinki, ale to chyba będzie dobry moment, żeby na dzisiaj skończyć. Jutro jest piątek i w zależności od tego, jak się potoczy mój dzień, być może będę streamował dłużej i wcześniej, bo chciałbym mimo wszystko w miarę sprawnie tę recenzję skończyć. Okej, boomer. Więc jest prawdopodobieństwo, że będę streamował dłużej, bo w przeciwnym wypadku będę recenzował tę grę miesiąc. Jest spell leczący. Ciekawe. Materiał z wyceną swojej kolekcji. Nawet nie wiem, jakbym się miał do tego zabrać. Tam jest tego tyle, że trudno byłoby to jakokolwiek wycenić chyba. Byście przetłumaczyli Nexus? Spójnie. Bardzo mi się podoba to określenie. Wydaje mi się bardzo adekwatne. Skąd mogę mieć taki kamień? Na jakim monitorze to ogrywam? Na Predatorze 27-calowym.
Nexus to jest takie miejsce łączące, takie punkt przecięcia, czyli spójnia, czyli takie miejsce, gdzie się ze sobą spajają, łączą, przecinają splot, o, ogniwo. Wydaje mi się, że spójnia to jest bardzo dobre określenie moim zdaniem. Czemu jesteś niemiły dla mnie? Węzeł, też ładne określenie. Nexus to jest bardzo takie, akurat w takim kontekście eterycznym, bardzo wieloznaczeniowe słowo. Czy mam włączony efekt blur? Mam ustawione domyślnie grafikę, tak jak jest domyślnie, więc no jest jakieś tam rozmycie włączone. Mogę wyłączyć. Oj, mniej mi się podoba, szczerze mówiąc. To co? Kończymy na dzisiaj. Ja tutaj jeszcze ładny taniec zrobię. I w sumie tyle dobrego. Dzięki za dzisiejszy streamek. Jutro, być może wcześniej, dam wam znać na grupę, w zależności od tego, jak się potoczy dzień. Bardzo się martwię o Didę, więc nie mogę wam obiecać, że będę mógł streamować. Jeśli Didy stan się znowu pogorszy jeszcze bardziej. Więc weźcie to proszę pod uwagę. A mimo wszystko liczę, że się uda jutro spotkać na kolejnym streamie, być może nawet dłuższym. Miłego weekendu, nie, jutro dopiero piątek, więc miłej pracki, miłej szkoły, szkoły i wszystkiego. I dobrej nocy. Pa, pa.